Witam Was serdecznie, Andrzej Żuromski, współzałożyciel ruchu Niepokonanych 2012, założyciel akcji Stop Pomówieniom. Zainteresowałem się sprawą pani taty, no bo jest dosyć bulwersująca. No i postanowiłem odwiedzić Państwa w sądzie na rozprawie, tak? Może pani jako najlepiej zna tą sprawę, powie nam naszym widzom krótko i na temat, o co dokładnie w niej chodzi. A więc tak, sprawa zaczęła się 6 lat temu, kiedy to firma mojego taty została zalana na skutek tak naprawdę nieumyślnego oczyszczania studni głębinowej przez Zakład Usług Komunalnych w Przedbożu. Sprawa trafiła najpierw do prokuratury, gdzie została umorzona ze względu na niską szkodowość czynu i niemożliwość wykrycia sprawców tegoż zalania. Następnie w tym postanowieniu została wydana decyzja, że mój tata może z powództwa cywilnego dochodzić roszczeń w związku z zalaniem. Sprawa trafiła na wniosek mojego taty do sądu cywilnego. Sprawa została zakończona wydaniem wyroku w pierwszej instancji, który przyznał jednoznacznie decyzję mojemu tacie, że faktycznie do zalania doszło na skutek niewłaściwego przeprowadzania prac oczyszczających studnię głębinową. Była to hurtownia, która się mieściła na powierzchni 600 m kwadratowych i wody w hurtowni znajdowało się na wysokość 60 cm. Wobec wyliczeń biegłego stwierdził on, że mogło tej wody zostać wypompowanych od 1200 do 2500 m3. No więc nie mogło to nastąpić na skutek zalania, co podnosiła gmina, do której wystąpiliśmy o pewien zwrot kosztów. I tak naprawdę gmina od tego wyroku odwołała się, wnosząc sprawę do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Dopatruje się wielu nieprawidłowości w toku tego postępowania z uwagi na to, że jest to... Odbyła się 26 marca tego roku, odbyła się czwarta już sprawa w sądzie apelacyjnym, a jak wszyscy wiemy, sprawy w sądzie apelacyjnym są zazwyczaj dwurozprawowe, tak? W tej chwili czekamy na wyznaczenie piątego terminu rozprawy w sądzie apelacyjnym, ponieważ strona pozwana podnosi bardzo różne zarzuty, które nie mają najmniejszego związku ze sprawą zalania. Tak naprawdę sprawa zalania, chcą ją wyjaśnić kwestię tego, jak, w jakich okolicznościach doszło do zalania, a w chwili obecnej zajmujemy się takimi zarzutami, jak na przykład to, czy mój tata sprzedawał towar zalany, czy też nie, czy na przykład, czy w ogóle wydawał paragony do sprzedawanego towaru, są przedstawiani... Czy jakby główny wątek w sprawie, rozumiem, został przesunięty na boczny tor, a teraz jest kontrola trwa u taty, czy w ogóle... Czy w ogóle ta sprzedaż była legalna, tak? Więc jak gdyby w ten sposób. Dodatkowo, bowiem... Czy są stawiane jakieś zarzuty, czy na razie po prostu są kontrole? Nie, na razie aktualnie żadnych kontroli w firmie nie ma, ponieważ wszystkie kontrole, jakie zostały przeprowadzone przez Urząd Skarbowy jeszcze w latach wcześniejszych, jak i w dotychczasowej działalności, nie wykazały najmniejszych, podkreślam, jakichkolwiek nieprawidłowości. Każda kontrola kończyła się jakby w sposób normalny. Natomiast no, pan burmistrz Przedboża, tak, bo jest osobą, która reprezentuje gminę w tym momencie, no, podnosi bardzo różne zarzuty, łącznie z tym, że posuwa się do zbierania sfałszowanych oświadczeń od mieszkańców, teoretycznie osób, które kupiły taki jakiś tam sprzęt zalany, co było niemożliwe, ponieważ sprzęt zalany został przekazany do utylizacji, no bo wiadomo, nikt nie będzie sprzedawał sprzętu elektrycznego. Zostali, tak? Państwo też, można powiedzieć, pomówieni, tak? Dokładnie tak. Może tak dzisiaj podsumowując dyskusję, bo pojawimy się u Państwa w sądzie i wtedy będzie można więcej nagrać, usłyszeć, co sędzia mówi, Państwo, prokurator, obrońca. Może dzisiaj tak na koniec, żeby widzowie wiedzieli, jakie pani ma największe pretensje do tego wymiaru sprawiedliwości, jako do tego składu sędziowskiego, który państwo trafili do prokuratora i no, co pani oczekuje, czy pani, o co pani zamierza walczyć, czy o odszkodowanie? Jeżeli chodzi o prokuraturę, to tutaj trudno mieć jakiekolwiek zarzuty, bo sprawa została jakby zgodnie z prawem zamknięta na tym etapie, czyli ponieważ tu jest prokuratura, państwa akurat jest w tym wypadku dobrze, rozumiem. Natomiast jeżeli chodzi o sąd, uważam, że postępowanie, które toczy się w sądzie apelacyjnym, jest niedopuszczalne, żeby na poziomie sądu apelacyjnego po czwartej rozprawie sąd dopuszczał ciągle nowe dowody, które zgodnie z prawem mogły zostać dopuszczone na poziomie sądu okręgowego. Więc jakby powoływanie nowych świadków, przedstawianie nowych dokumentów w sprawie dla mnie w tym momencie budzi wiele niejasności i wątpliwości. Czy możemy uczciwie powiedzieć, że chodzi o pieniądze, że chodzi o odszkodowanie, że czemu sąd państwa tak przedłuża gra na zwłokę? Ja sądzę, że w tym wypadku chodzi głównie o to, żeby pan burmistrz tutaj
tutaj Przedworza dotrwał do kolejnej kadencji i po prostu szczęśliwie przeszedł przez wybory. Rozumiem. Więc to jest efekt naczyń związanych, wybory i przedłużanie procesu odszkodowania, wykazując kolejne niewłaściwe, bezpodstawne argumenty w tej sprawie. Dobrze, my przejmiemy od Państwa, że tak powiem, ksero dokumentów akt. Nasz prawnik jakby przejrzy, wyda opinię swoją ze swojej strony. Będziemy mogli coś więcej powiedzieć, no bo ja też nie jestem prawnikiem. Oczywiście. Jestem osobą, która nagłaśnia tego typu sytuacje i piętnujemy w drugą stronę tych niekompetentnych urzędników, więc miło by było bardzo Panią spotkać. Mam nadzieję, zobaczymy się na sprawie z tatą i więcej informacji dowiecie się tuż po sprawie, jak to tutaj kolega Piotr Tomczyk, który nas kręci, to wszystko ładnie zmontuje. Dobranoc.